70-lecie informatyki polskiej, ale z drugiej strony region krakowski, który jeżeli chodzi o naukę, zawsze był gdzieś w czołówce za ośrodkiem warszawskim, wrocławskim. Jeżeli chodzi o wytwarzanie komputerów, również wniósł swój skromny wkład, bardzo skromny, ale jednak zaznaczył się w produkcji sprzętu cyfrowego, nazwijmy to w ten sposób, na rynku polskim, ale również europejskim w niewielkim wymiarze, szczególnie krajów RWPG. Można powiedzieć, że tą dziedziną działalności inżynieryjnej, bo jestem inżynierem z wykształcenia, jestem związany od początku kariery zawodowej. W momencie, jak kończyłem studia na AGH, praktycznie rzecz biorąc, funkcjonowała wyłącznie specjalizacja maszyny cyfrowe w sterowaniu procesów przemysłowych. Dzisiaj, jeżeli patrzę na własny dyplom, na którym jest napisany magister inżynier elektryk ze specjalnością maszyny cyfrowe, może to brzmieć dość śmiesznie, ale wtedy byliśmy pierwszymi właściwie rocznikami ludzi, którzy powoli, pracując głównie na Akademii Górniczej, starali się myśleć o rozpoczęciu kształcenia w informatyce jako takiej. Udało się do tego doprowadzić, jakkolwiek były to czasy, w których prowadzenie nowego kierunku wymagało zgody ministerstwa. Te programy zostały przygotowane jeszcze w Instytucie Informatyki i Automatyki i tam też rozpoczął się proces kształcenia, który no, w drugiej połowie lat 70. doprowadził do pierwszych, do wypuszczenia poza mury uczelni pierwszych inżynierów, którzy faktycznie uzyskali wykształcenie w zakresie informatyki albo elektroniki informatyki, czyli byli może troszkę bliżej informatyki niż automatyki. Osoby, które stoją za firmami, o których starałem się dzisiaj wspomnieć, w większości są to absolwenci już kierunków informatyki, czyli dokładnie inżynierowie drugiej połowy XX wieku, którzy całe swoje życie, nie tylko zawodowe w wielu wypadkach, ale również biznesowe, związali no, z tym, jak gdyby dość gwałtownie rozwijającym się obszarem działalności inżynierów. Obszarem, który w moim przekonaniu, ja jestem głównie dydaktykiem. Zaczynałem jako dydaktyk, potem odszedłem do przemysłu, przez wiele lat pracowałem poza uczelnią, wróciłem z powrotem, żeby również zająć się kształceniem. W wielu wypadkach byli to pasjonaci, którzy właściwie całym swoim życiem zawodowym potrafili udowodnić, że nieprawdziwa jest teza, którą w wielu wypadkach dzisiaj słyszę na różnych spotkaniach, szczególnie ludzi młodych, że tam 6, 7, 8-letni informatyk to już jest wypalony programista. Nic bardziej błędnego. No, ta grupa ludzi, nazwijmy to już jasno, mojego pokolenia, pracująca często po 40 plus lat w tej branży, jest najlepszym dowodem, że można tworzyć coś nowego, można kształcić inaczej, można nadążyć z kształceniem za zmieniającym się przecież otoczeniem zewnętrznym, za zmieniającymi się technologiami, koncepcjami i właściwie nie stracić zapału i energii do tego, żeby informatyką zajmować się nadal.